Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Alina Szymkowicz, jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie. Zaczynamy dzisiaj zajęcia praktyczne. Oczywiście one się pokrywają z treściami, które na zajęciach teoretycznych mieliśmy, a ostatnio po omówieniu właśnie rozbioru tusz mówiliśmy o potrawach różnego typu i między innymi ostatnio mówiliśmy o potrawach smażonych i chciałabym, żebyśmy dzisiaj pokazali sobie, ja Wam pokażę taki instruktaż, przeprowadzę, jak dania smażone, które najczęściej w menu występują, się wykonuje. A tematem dzisiejszego pokazu jest wykonaj stek z polędwicy wołowej rer z sosem holenderskim. Czyli oczywiście przy okazji omówimy stopnie wysmażenia steków, jakieś inne może potrawy, które pamiętacie z potraw smażonych właśnie z wołowiny. I tak przystąpimy do pracy. Mamy dwie rzeczy do zrobienia. Sos holenderski oraz stek, który stworzy nam jedną potrawę. Sos holenderski, oczywiście od niego myślę zaczniemy, jak będziemy w międzyczasie przygotowywać sobie steka. To może zaczniemy od sosu holenderskiego. Jest to sos, który przygotowuje, sos emulsyjny, przygotowuje się na bazie żółtek. Wykorzystuje się go praktycznie do wszystkich dań, potraw i z ryb, i z warzyw, i do zapiekania, i jak najbardziej można do ryb. My dzisiaj wykorzystamy go do steka z polędwicy wołowej. Żeby taki sos przygotować, musimy najpierw przygotować sobie wszystkie produkty. Oczywiście oprócz żółtek, które mam tutaj już oddzielone od białek, musimy mieć białe wino, sklarowane masło, które albo sami przygotowujemy, klarujemy przez długi, długi czas, albo po prostu gotowe, sklarowane masło kupujemy i ja takowe też tutaj sobie rozgrzałam wcześniej, żeby nam to sprawniej poszło. Także wino białe w ilości 70 ml około na 3 żółtka, które tak dla jednej porcji myślę będą odpowiednią ilością. Zredukowane białe wino, tak do o połowę przynajmniej musi być to zredukowane. Żółtka natomiast będziemy ubijać do takiej ładnej, gęstej masy na parze, tak? Nie robimy to bezpośrednio, oczywiście na ogniu, bo by się jajka nam ścięły. Mamy przygotowaną już wcześniej kąpiel wodną, czyli wodę z gorącą wodą. No teraz już się nam miska troszeczkę nagrzała. Wrzucamy nasze trzy żółteczka, które mamy już oddzielone od białek. Rozprowadzamy, zmniejszę ten pierwszy, tak żebyśmy to sobie szybko nie zrobili. I białka na tej parze ubijamy tylko w ten sposób, żeby nie dopuścić do ścięcia się tych żółtek, tak? Żeby nam się tutaj no, nie doszło do koagulacji, czyli do naturowania białek, musimy je dobrze papić do białej masy rozprzepać. Gdy już troszeczkę jajka są roztrzepane, dodajemy właśnie to zredukowane białe wino. Powolutku. Uważając, żeby za bardzo się nie zatrzało, tak? Żeby nam się żółtko przypadkiem nie zdenaturowało. Biała piana powinna być za chwileczkę o konsystencji emulsji, takiego majonezu.
ważne jest, żeby robić to bezpiecznie, czyli dobrze by było mieć jednak jakieś rękawice kuchenne. Teraz do tej emulsji z żółtek dodajemy pomalutku sklarowane masełko, tak? Gorące ono jest, przed chwilą było podgrzewane. W pierwszym momencie dajemy po jednej łyżeczce. Cały czas oczywiście mieszając, żeby ten sos taki gęstości, takiej emulsji. Ktoś tu jest praworęczny. Jednak wygodnie upijać prawą ręką, a lewą dodawać. Zbyt mała ilość naszego sosu na zbyt duży niestety miskę, tak? Na jedną porcję to powinniśmy wyszukać sobie troszeczkę jednak mniejsze naczynie. Bardzo łatwo sos zepsuć, więc robimy to ostrożnie, pomalutku. I myślę, że już teraz troszeczkę więcej, bo łyżkę całą możemy dać klarowanego masła. Żółtka, 70 ml wina, należałoby masła około 150-200 g masła właśnie, ale pamiętamy o intensywnym cały czas mieszaniu. Nie jest łatwy sos. Niejednokrotnie nie wyszedł mi, sparzyły się niestety, ale jajka zdenaturowały, więc nie był sosem już do użycia. Także Wy jak będziecie po raz pierwszy robić sos, to też nie spodziewać się, że on za każdym razem wyjdzie. Nam wyszedł, konsystencja bardzo ładna, jest sos jaki powinien być. Doprawiamy go solą do smaku, pieprzem i co ważne dodajemy cytrynę, tak, do smaku. Też sobie mieszać. Sosu nie podgrzewamy już po raz drugi, bo no niestety, ale może już się całkiem ściąć. Przejdziemy szybciutko teraz do naszego steka. Wiecie, z czego robimy stek? Połowy z jakiej części duszy? Z polędwicy, tak? A najlepsza część polędwicy to jaka? Środkowa część polędwicy, którą no, można podzielić na kilka części, tak? I różne potrawy z tych części wykonywać. Tniemy środkową część polędwicy o około 6 cm grubą. To jest zadanie właściwie na 2-3 minutki, więc szybciutko to robimy. Jest przygotowana patelnia. Delikatnie olejem, nie musimy, bo ten stek równie dobrze można zrobić na grillu. Oczywiście jest stekiem krwistym, więc praktycznie z jednej i z drugiej strony oczywiście nie ubijamy, nie męczymy mięsa, tylko zmniejszamy jego lekko powierzchnię, nadając mu odpowiedni kształt, formujemy i na rozgrzaną powierzchnię patelni na jednej i drugiej stronie maksymalnie po 1,5 minuty. Nie jest duży, więc myślę, że minutę z jednej, minutę z drugiej i w ostatniej chwili zawsze solimy mięso, pieprzymy mięso, oczywiście jak to tam lubi. Nie powinno się tego robić, jeżeli chcemy mięso jakiś czas tam przechowywać, przynajmniej nie spać może soli, bo może jednak puścić sok.
I mięso z polędwicy oczywiście można przygotować w różny sposób. Te stopnie wysmażenia steków właściwie jest 6-stopniowa skala. Można podać krwisty, gdzie obsmażymy sekundeczkę, tam do minuty z każdej strony. Jest on nazywany very rare. Następny ten, który my przygotowujemy, to jest rare. Potem jest rare medium. Medium, taki, który ja najbardziej lubię, jest wysmażony, ale tak średnio. Well done, kiedy on jest już bardzo wysmażony i całkiem wysmażony na całej grubości, to jest very well done. A my dzisiaj mamy za zadanie przygotować pisty całkiem. Więc półtorej minutki z jednej, półtorej z drugiej. Pamiętamy, że nie napływamy mięsa żadnymi sztućcami, żeby soki nie wyleciały. Nie męczymy szybciutko z jednej, z drugiej strony, absolutnie nie wolno dwa razy z jednej strony smażyć, tak? Tylko jedna strona, przewracamy na drugą i to jest wszystko, polewamy sosem i danie gotowe. Można to robić zegarkiem w ręku, tak? Obracamy tutaj sobie na drugą stronę. Kto jest zwolennikiem takich steków krwistych? 75% takiego steka, 75% takiego steka jest praktycznie nieusmażona. W środku temperatura tego steka nie powinna przekraczać 38-39 stopni, więc jest on praktycznie surowy. Musi być mięso bardzo dobrej jakości, na pewno świeże. No niedługo przechowywane, żebyśmy mieli pewność, że jest mikrobiologicznie czyste, nie? Okej. Okay. Mamy dla amatora pisty steków przygotowany stek. Pisty, dalej pamiętamy, że go nie nadkuwamy, nic nie męczymy go, żeby ten sok, który się w środku znajduje, o, sok nam stęskniał, troszeczkę pewnie ostyk, ale myślę, że przy gorącym mięsie będzie smakował znakomicie. Sposób podania oczywiście to już na obsłudze konsumenta, żeście dużo razy omawiali. I tak wygląda gotowe danie. Stek z sosem holenderskim. Myślę, że ktoś tutaj chętny znajdzie się na ten stek. Dziękuję bardzo.